Rozpoczęła się budowa żłobka przy ulicy Truskawieckiej. Znajdzie się tu miejsce dla około 70 dzieci. Budowa jest elementem realizacji pomysłu, który zakłada budowę żłobka w każdej dzielnicy. Chcemy rozwijać, a nie zwijać dzielnicę, tłumaczy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Chcemy, aby każda dzielnica miała jakby od samych podstaw przesłanki, czyli demograficznych, do dalszego rozwoju. Tak należy tłumaczyć na przykład nasze inwestycje w szkole, w szkoły na Gaju, w szkole na Podgórzu, w szkole na Sobięcinie. Inwestycja ma być gotowa już w październiku tego roku. W planach jest wykonanie budynku żłobka, placu zabaw i parkingu. Co ważne, żłobek ma wyglądać tak, by wtopić się w otoczenie. Koszt budowy obiektu to blisko 4 miliony złotych, z czego 1 300 000 pochodzi z rządowego programu Maluch. Pierwsze kilka miesięcy pobytu dzieci w żłobku również będzie finansowane z tego źródła. Dobra wiadomość dla wszystkich zatroskanych losem zakładu przyrodoleczniczego w Sztawnie Zdroju. Już wkrótce ruszą pierwsze prace budowlane zmierzające do odbudowania spalonego obiektu. Uzdrowisko Sztawno-Jedlina dopełniło wszelkich formalności i prezes w przyszłym tygodniu podpisze umowę z wykonawcą pierwszego etapu prac. Ten etap będzie polegał na wylaniu stropu nad częścią parterową. To jest wymóg i konserwatorski, i budowlany, dlatego że w tej części obiekt jest otwarty. Co najważniejsze, finanse na ten cel są już zapewnione. Ubezpieczyciel przelał nam pierwszą ratę w kwocie 4 milionów złotych. To nam daje możliwość podjęcia tych działań. Ten pierwszy etap to nie jest jakaś tajemnica, to jest kilkaset tysięcy złotych. W związku z tym ta kwota, która jest u nas na koncie, spokojnie zabezpiecza ten proces. Do pełnej odbudowy spalonego obiektu jeszcze długa droga, choć jak zapewnia prezes, nie są to tak odległe terminy, jak mogłoby się wydawać. Równocześnie uzdrowisko cały czas pracuje i przyjmuje kuracjuszy. Jest też odwiedzane regularnie przez inspekcję z Narodowego Funduszu Zdrowia, który dotychczas nie miał żadnych zastrzeżeń co do realizacji zadań leczniczych. Co wspólnego mają film Noc w Muzeum i akcja Noc Muzeów? W obu przypadkach muzea żywają. W filmie do życia budzą się eksponaty, a w prawdziwym świecie odwiedzający. W tę szczególną noc rzesze turystów odwiedzają muzea nie tylko, żeby zobaczyć za darmo, co mają do zaoferowania, ale także, by poczuć klimat, którego nie ma na co dzień. Z tej okazji także instytucje przygotowują coś specjalnego dla gości. W Muzeum Porcelany na przykład czas upływał w rytmie nadawanym przez najnowszą wystawę Erana Beckera. Stara kopalnia w tę noc zaproponowała dwie różniące się od siebie trasy zwiedzania. Największą atrakcją był fakt, że zwiedzało się w ciemnościach, jedynie z włączonymi lampkami czołowymi na kaskach, co sprawiało, że obiekt prezentował się zupełnie inaczej niż podczas tradycyjnego zwiedzania. Ponadto goście mogli zwiedzać też jedną z najnowszych atrakcji – górniczy labirynt.